Jedynka. Polskie Radio. Jedynka. Polskie Radio. Na początek informacja jeszcze sprzed południa ze Szczecina. Jedna osoba nie żyje, dwie są ciężko ranne. Do wypadku busa, w którym znajdowały się cztery osoby i kierowca, doszło na drodze numer 3 przed Świnoujściem. Samochód wpadł w poślizg i przewrócił się do rowu. Jeden z pasażerów wypadł na zewnątrz i został przez auto śmiertelnie przygnieciony. Dwie ciężko ranne osoby, w tym kierowcę, przetransportowano do szpitala. Lżej ranni są też pozostali dwaj pasażerowie. W tej chwili na trasie Szczecin-Świnoujście nie ma już utrudnień w ruchu, jeśli nie liczyć ogólnie trudnych warunków panujących w województwie zachodniopomorskim. Podobnie zresztą jest w Lubuskiem i na północy województwa dolnośląskiego, bowiem z zachodu na wschód przemieszcza się związana z frontem atmosferycznym, zapowiadana już od wczoraj strefa opadów śniegu, na krańcach zachodnich przechodząca w deszcz ze śniegiem, marznący i powodujący gołoleć. Miejscami opady mogą być intensywne. Ten śnieżny front sięga już w tej chwili linii Olsztyn-Łódź-Wałbrzych. Dziś znowu mamy koniec ferii, a jak mamy koniec ferii, albo koniec ładnego weekendu, to bohaterem drogowym staje się Zakopianka. Oto słuchacz ze Skomielnej Białej koło Rabki. Oj, tam jest krzyżówka ze światłami, tam na Wadowice jest, na Bielsko. I te światła są tak ustawione, że przez te dni weekendowe, kiedy jedzie dużo ludzi, niestety nie są zmieniane i jest z jednej strony od strony Krakowa, trzeba chyba z pół godziny mniej więcej stać korek, od strony Zakopana go drugi korek. Albo żeby to wyłączali policja, żeby coś kierowała, albo po prostu trzeba zmienić, że była inna faza, bo w tej bocznej drogi albo jedzie jakiś tam pojedynczy samochód, albo w ogóle nic, a tutaj kilometrami kolejka. No to zgłaszane to było w tej lokalnej gazecie opisane, ale jak nikt nie ma się kto zająć. Chyba górale nie chcą, żeby chyba do nich jeździć tutaj. To jest tragedia, proszę pana. Góralom mogłoby nie zależeć na turystach, to jest nie do pomyślenia, ale prawdopodobnie ci, co odpowiadają za światła, to nie górale. Jest 13. Polskie Radio Warszawa, program pierwszy. Wiadomości, Jacek Frolewiński. To były wiadomości programu pierwszego Polskiego Radia. Polskie Radio. Program pierwszy. A oto reklama. To była reklama. To były wiadomości programu pierwszego Polskiego Radia. For news on Poland in English, see thenews.pl. Reklama.